plenery janowskie rozpoczęły się w 1975 roku i tutaj takim wykonawcą był wtedy Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim. Był to pierwszy plener janowski. My chcemy wrócić do tej tradycji. Nie wiem jeszcze, czy będzie to cykliczne wydarzenie. Zobaczymy, jakie przyniesie nam efekty i jak zostanie przyjęte przez nasze społeczeństwo lokalne. Ale chciałabym, aby takie plenery w Janowie jednak się odbywały przynajmniej co 2 lata, jeżeli już nawet nie co rok. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie kulturalne. Przyjeżdżają do nas artyści, którzy zostawiają cząstkę siebie, prezentując nam swój talent i jednocześnie pokazując nam troszeczkę w inny sposób przez swoją twórczość to, co nas otacza w Janowie Podlaskim. Więc myślę, że jest to na pewno ciekawe takie doznanie artystyczne. Jesteśmy w trakcie pleneru Ogród Sztuk, który trwa od 8 do 14 sierpnia 2022 roku. Uczestniczy w nim w tym roku 6 artystów i jest to plener interdyscyplinarny. To znaczy, że nie mamy tylko malarzy tutaj, jako wykonawców, jako twórców, ale również fotografików. I tak wśród malarzy, jeżeli chodzi o malarzy, są z nami Magdalena Szyszkowska, Sylwia Lenart-Kalinowska oraz Michał Godlecki. Natomiast fotograficy to Katarzyna Kusznerczuk, Artur Wieńkowski i Agnieszka Rezanow-Sztoker. Mam nadzieję, że efekt ich pracy będą Państwo mogli zobaczyć w niedługim czasie na wernisażu poplenerowym. To, co Państwu chcemy pokazać poprzez organizację takiego pleneru, to przede wszystkim wrażliwość tych ludzi, jak i piękno naszej nadbużańskiej przyrody. Plener nie jest tylko spotkaniem artystów i tworzeniem przez nich, ale jest także takim wydarzeniem, które ma formę edukacyjną, ponieważ w trakcie pleneru codziennie artyści przeprowadzają warsztaty, prowadzą warsztaty z dziećmi z terenu naszej gminy. Uczestniczy w warsztatach 10 dzieci i myślę, że są zadowoleni. Już na Facebooku gdzieś widzimy efekty ich pracy. Wernisaż, który zostanie zorganizowany przez nas w niedługim czasie, będzie prezentował zarówno pracę artystów, jak i pracę naszych dzieci. Więc mam nadzieję, że będzie to naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie, na które już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.